Ja bym zaczął to dzisiejsze wystąpienie od takiej osobistej impresji. Może się trochę narażę tutaj ojcom Bernardynom, którzy należą do rodziny franciszkańskiej, ale jak jestem w Padwie, gdzie, jak wszyscy pewnie wiedzą, pochowane są relikwie świętego Antoniego Padewskiego, to większość pielgrzymów się udaje właśnie tam do grobu świętego Antoniego, a ja, prawdę mówiąc, wolę się udać do takiej innej bazyliki, która leży nieopodal. To jest bazylika świętej Justyny. I tam jest grobowiec świętego Łukasza Ewangelisty. I powiem, że to jest dla mnie dosyć ważna postać, dlatego że dla mnie Łukasz Ewangelista jest takim patronem reporterów. Dlatego, że napisane przez niego Dzieje Apostolskie to jest właściwie taki reportaż. I reporterzy piszą albo to, co widzieli osobiście, czego byli naocznymi świadkami, albo to, czego sami się dowiedzieli od wiarygodnych innych świadków wydarzeń. I można powiedzieć, że Łukasz był właśnie takim reporterem. On też, jak wiemy, był lekarzem, więc miał w sobie coś z takiego naukowca, badacza, który tak chłodno spogląda na rzeczywistość, ale zarazem tradycja mówi, że był malarzem, że to on namalował pierwszy portret Najświętszej Marii Panny, a więc był artystą, więc miał też w sobie nie tylko coś z chłodnego badacza, ale i z artysty. I można powiedzieć, że no taki właśnie powinien być reporter, dziennikarz. I dla mnie dziennikarstwo to jest taki bardzo ewangeliczny zawód, dlatego że uważam, że jest to zawód, którego misją, powołaniem jest spełnianie tego, co powiedział Chrystus w Ewangelii. Kiedy był sąd u Piłata, to Chrystus powiedział, że przyszedł dać świadectwo prawdzie. I właściwie zadaniem dziennikarza jest tylko to, dawać świadectwo prawdzie, pisać prawdę. Taka jest misja dziennikarstwa. Niestety nieszczęście nasze polega na tym, że dzisiaj bardzo wielu dziennikarzy sprzeniewierza się tej misji, temu swojemu powołaniu zawodowemu. Część uważa, że powtarzając za Piłatem, cóż to jest prawda, że prawdy nie ma, że nie można dojść do prawdy obiektywnej, że możemy mówić tylko o pewnych konwencjach umownych. Inni z kolei jakby otwarcie służą fałszowi i piszą nieprawdę. I sam temat dzisiejszego tego spotkania, czyli Matrix w mediach, odwołuje się oczywiście do znanego pewnie wielu z Państwa filmu pod takim właśnie tytułem, Matrix, gdzie chodzi o pewną rzeczywistość sztucznie wykreowaną. Rzeczywistość stworzoną medialnie, która jest narzucana ludziom i oni w to wierzą. Oni biorą tą fikcję za świat realny. I oczywiście dziennikarze tworzyli takie światy realne, takie matriksy w ustrojach totalitarnych, na przykład w komunizmie, gdzie wiadomo, że dysponentem wszystkich mediów była jedna władza. No ale dzisiaj już nie żyjemy w komunizmie. No i możemy siebie zapytać, czy w wolnym świecie, gdzie jest pluralizm, gdzie jest wolność wypowiedzi, czy też da się konstruować taki matrix, narzucać taki sztuczny świat odbiorcom. Ja podam kilka takich przykładów. W latach 30. ubiegłego wieku na Ukrainie wywołano sztucznie wielki głód. Stalin zagłodził sztucznie kilka milionów obywateli i to się w ogóle nie spotkało z żadnym oddźwiękiem w prasie całego wolnego świata na Zachodzie. Mało tego, przyjeżdżały setki dziennikarzy z Zachodu do Związku Sowieckiego i pisały korespondencje, że na Ukrainie panuje klęska, ale urodzaju. Pisały o tłustych dzieciach ukraińskich bawiących się na podwórkach, o straganach uginających się pod koszami pełnymi pożywienia. Tymczasem
Historycy szacują, że wtedy mogło zginąć z głodu od 6 do 12 milionów ludzi zagłodzonych, ale świat zachodni, największe autorytety dziennikarskie pisały coś innego. Taki najbardziej znany reporter w latach 30., Walter Durant, korespondent New York Timesa, dostał za te korespondencje nagrodę Pulitzera, najwyższą nagrodę dziennikarską na świecie, właśnie za te kłamstwa o tamtych czasach. I co ciekawe, tylko dwie osoby z tych setek reporterów, które odwiedzały wtedy Związek Sowiecki, napisały prawdę. Jedną z nich był Malcolm Muggeridge, taki brytyjski dziennikarz, który w przebraniu kołchoźnika, bez zezwolenia władz sowieckich, się przedostał na Ukrainę. Widział na własne oczy, co tam się dzieje. Kiedy wrócił do Moskwy, gdzie miał swoje biuro, chciał wysłać korespondencję do kraju, ale wiedział, że telegraf jest kontrolowany przez komunistów. Wobec tego nadał pocztą dyplomatyczną przez znajomego pracownika ambasady korespondencję. I w Anglii nie chciano mu jej wydrukować, bo stwierdzono, że on zmyśla. Że to nie może być tak, że wszyscy dziennikarze na świecie mówią coś innego, a ten jeden twierdzi, że jest zupełnie inaczej. Więc nie chciano mu tego drukować, bo twierdzono, że on zmyśla. Kiedy wrócił do Anglii i zaczął opowiadać rodzinie, co widział, oni chcieli wezwać pogotowie psychiatryczne, żeby go zamknąć do domu wariatów, że on opowiada jakieś głupoty, no zwariował. Wszyscy w mediach piszą coś innego, cały świat mówi coś innego, a on jeden, no zwariował. I bardzo dużo czasu musiało minąć, zanim ta prawda się o tym wielkim głodzie przebiła. A drugi z tych dziennikarzy, który pisał prawdę o tym, co się tam wydarzyło, taki walijski reporter Gareth Jones, został w 1935 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zamordowany i dopiero w zeszłym roku odkryto w archiwach w Moskwie, że został zlikwidowany na polecenie właśnie władz sowieckich, dlatego że pisał prawdę. Także okazuje się, że dawanie świadectwa prawdzie może narazić nawet na utratę życia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to było dawno, w latach 30., no ale dzisiaj takie rzeczy są niemożliwe. Ale ja bym nie był taki pewien, dlatego że całkiem niedawno, niektórzy z Państwa pewnie te czasy pamiętają, w latach 70. w Kambodży wymordowano 2 miliony osób, 1/3 wszystkich mieszkańców kraju. I w ogóle świat zachodni nie reagował. I taki francuski publicysta Jean-Pierre Revel postanowił sprawdzić, co w tym czasie pisały media w ciągu tego półtora roku, kluczowego okresu, kiedy Pol Pot wymordował 1/3 mieszkańców. Okazało się, że w żadnym tekście prasowym na świecie nie było mowy o ludobójstwie. On wszystkie właśnie te teksty prasowe, doniesienia prześledził. Na 75 tekstów tylko w 4 się pojawiło określenie, że coś się złego tam dzieje. Trudności aprowizacyjne, trudności w zaopatrzeniu, łamanie praw człowieka i tak dalej. Ale poza tym kompletna fikcja, kompletna nierzeczywistość. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to też było już jakiś czas temu, te kilkadziesiąt lat temu, ale dzisiaj takie rzeczy są niemożliwe. No, nie do końca. Podam taki też ciekawy przykład. 1 września 2009 roku odbyły się uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i tam między innymi przemawiał prezydent Lech Kaczyński. Miał takie przemówienie, podczas którego przeprosił naród czeski za aneksję Zaolzia przez Wojsko Polskie w 1938 roku. I to było wydarzenie bez precedensu w dziejach polsko-czeskich, dlatego że przez 70 lat nie było tak wysokiego rangą urzędnika państwa polskiego, no właściwie głowy państwa, która by publicznie przepraszała Czechów za to wydarzenie. Więc wydawać by się mogło, że wszystkie czeskie media będą o tym informować.
Ale minął 1 września, 2 września, 3 września, 4 września, nic. Mimo że było akredytowanych w Polsce 4 dziennikarzy czeskich i mimo że dokładnie relacjonowano, co powiedział Władimir Putin, co powiedział Angela Merkel, ani słowa, co powiedział Lech Kaczyński, mimo że przepraszał Czechów. I dopiero Václav Klaus, prezydent Czech, się zreflektował, bardzo niemile zaskoczony tym milczeniem w prasie, w mediach czeskich, i podziękował publicznie prezydentowi Kaczyńskiemu za ten gest. I dopiero wtedy, jak Klaus podziękował, no to czescy odbiorcy, czescy obywatele się dowiedzieli, że takie przeprosiny miały miejsce, i dopiero wtedy się zainteresowali sprawą, i dopiero wtedy ta sprawa tego przemówienia zaczęła być głośna, że zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, ludzie się o tym w ogóle dowiedzieli. Ale gdyby nie determinacja prezydenta Václava Klausa, to być może informacja o tym nigdy by nie dotarła do Czechów, którzy przecież są naszymi sąsiadami, no żyją tuż za miedzą, no i których ta jednak informacja bezpośrednio, no w sposób bezpośredni dotyczyła. Więc okazuje się, że z jednej strony żyjemy w takiej cywilizacji informacyjnej, zanurzeni w szumie informacyjnym, mamy właściwie nieograniczony dostęp do mediów, do wszystkich informacji, ale z drugiej strony jakoś ta informacja jest tak reglamentowana, że nawet no, z jednego sąsiedniego kraju do drugiego z trudem docierają informacje, no, które są jakby żywotne dla tego drugiego państwa, narodu. I mnie, prawdę mówiąc, też bardzo mocno uderzyło, jak byłem w Czechach. Chociaż powiem, że to nie jest tylko wrażenie od znajomych z Czech, ale także z innych krajów, jak rozmawiam, czy na Słowacji, a nawet w Hiszpanii. Świadomość ludzi za granicą na temat tragedii smoleńskiej. Otóż oni tam są tam przekonani, że były 4 podejścia do lądowania tego Tu-154, że samolot krążył 2 godziny nad lotniskiem, że piloci w ogóle nie znali języka rosyjskiego, więc w ogóle się nie mogli porozumieć z wieżą. No i tego typu rzeczy, no, które jak wiemy, no, są po prostu kłamstwami, są nieprawdą. Jest tam tak wiele i one się tak utrwaliły w tej świadomości publicznej, że w ogóle dzisiaj nie sposób ich odkręcić. I na pytanie, skąd oni mają te informacje, to oczywiście wszystko, bo informacje pierwszego dnia podawane, właściwie oni byli bombardowani tego pierwszego dnia tymi informacjami. To było podawane razem z tymi wstrząsającymi obrazami z tragedii, a więc z takim mocnym ładunkiem emocjonalnym. I ten pierwszy przekaz jest zawsze najmocniejszy, właściwie się tak utrwala w świadomości. A potem już prostowanie różnych faktów już do nich w ogóle nie dotarło. Także oni do dzisiaj są przekonani właśnie co do takiej wersji, która była pierwszą oficjalną, a którą jak się rozłoży na części pierwsze, na składowe elementy, to się okazuje, że wszystkie one właściwie są fałszywe. Oczywiście to, co w tej chwili opowiadam, to dotyczy pewnych faktów, pewnych wydarzeń, które są tak interpretowane, że tworzą pewien taki matrix. Ale można powiedzieć, że media tworzą też matrix znacznie szerszy, nie tylko jeżeli chodzi o konkretne wydarzenia, ale także o pewną ogólną wizję świata, jaki postrzegamy. I ten wspomniany przeze mnie Malcolm Magaridge, który właśnie zdemaskował ten wielki głód na Ukrainie, to też bardzo ciekawa postać, bo on był jedną z pierwszych gwiazd brytyjskiej telewizji. Wprowadził w ogóle taki format jak talk show do brytyjskiej telewizji, gdzie zapraszał różne postaci. I on na przykład zaprosił matkę Teresę z Kalkuty jako pierwszy do telewizji. I pod wpływem tej rozmowy z nią, pod wpływem spotkań z nią, nawrócił się na katolicyzm. Przyjął chrzest w kościele. I ten Magaridge właśnie mówił, że media tworzą taki świat zupełnie nierzeczywisty, że gdyby na początku naszej ery, kiedy rodził się Chrystus, były takie środki masowego przekazu jak dziś, to o czym by nam donosiły? No o różnych intrygach na dworze Oktawiana Augusta czy Tyberiusza.
o jakichś plotkach ze świata rzymskiego patrycjatu, o walkach gladiatorów, o tym, z kim spał Petroniusz albo kto się bawił na imprezie u Winicjusza i tak dalej. Ale żadne media nie zwróciłyby uwagi na to, co się działo w jakiejś tam zapyziałej prowincji zwanej Judeą, w jakichś miasteczkach jak Nazaret, Betlejem, w Jerozolimie. Tam mieszkał jakiś dziwny, fanatyczny lud. No dzisiaj pewnie by ich nazwano, że to były jakieś mohery, oszołomy, ciemnogród. A prawdziwe życie to się działo w Rzymie. No właśnie to było centrum świata. No i po tych 2000 latach widzimy, co zostało z tego centrum świata. Co zostało z tego, czym się fascynowała wtedy masa ludu rzymskiego. No właściwie nic, nic. To, co ocalało z tamtych czasów, to się działo właśnie w Judei, w Palestynie. I to zostało opisane na kartach Ewangelii i tym żyjemy do dziś. Ale gdyby powierzyć mediom opisywanie tamtych wydarzeń, tamtej epoki, to mielibyśmy zupełnie odwrócony obraz świata. Zupełnie odwróconą hierarchię wartości. Dlatego też zanim oddam głos Tomkowi, który będzie kontynuował, bardzo bym Państwa zwrócił Państwa uwagę na zachowanie naprawdę pewnego dystansu, umiaru, wstrzemięźliwości wobec świata mediów. Proszę Państwa, ja bym chciał zacząć od zestawienia dwóch takich sloganów, które funkcjonowały bądź funkcjonują również w mediach. Jeden to jest, mówiło się kiedyś, że ropa naftowa rządzi światem, a dzisiaj się mówi, że informacja rządzi światem. Gdyby się troszkę zastanowić nad taką metafizyką tych dwóch sloganów, to byśmy powiedzieli, że skoro ropa rządzi światem, to materia rządzi światem, a jeśli informacja rządzi światem, to znaczy, że coś niematerialnego, to znaczy, że jakiś rozum. I byśmy mogli powiedzieć, że na początku było słowo i słowo też jest pewnego rodzaju informacją. Bóg dał słowo, które dał początek stworzeniu, dał początek światu. Natomiast też słowo łączy się z prawdą. Trudno nam materię połączyć z prawdą. Jeżeli mówimy o informacji, mówimy o słowie, to oczekujemy prawdy. Można powiedzieć, że cóż nam po jakiejś wiadomości, jakiejś informacji, która nie jest prawdziwa. Z drugiej strony można powiedzieć, że informacja rządzi światem, ponieważ faktycznie, aby dobrze sprawować rządy, aby skutecznie sprawować rządy, potrzebujemy informacji, które są prawdziwe. My sami poszukujemy informacji, dlaczego oglądamy programy telewizyjne, radiowe, sięgamy do internetu. No, głównie po to, aby uzyskać jakąś prawdziwą informację. Oczywiście to wszystko nie jest takie proste, szczególnie wtedy, kiedy ta informacja nie przechodzi bezpośrednio z ust do ust, kiedy nie przekazujemy sobie jej w rozmowie, ale jest ona zapośredniczona na przykład właśnie przez media. Media, czyli pośrednik, tak, od łacińskiego słowa. Jest wiele problemów, które się wiążą z mediami, zupełnie takich na poziomie warsztatowym, jeśli chodzi o to, czy informacja, która do nas dociera, jest prawdziwa. Dzisiaj wiemy, mamy zalew informacji medialnych. Dziennikarze pracują pod dużą presją czasu. Często są z tego powodu nierzetelni, nie mają czasu sprawdzić wszystkich informacji. To, co do nas dociera, niekoniecznie jest prawdziwe. To jest to, co powiedział też Grzegorz. Dlatego potrzebujemy patrzeć z pewnym dystansem na to, co otrzymujemy w mediach. Warto weryfikować źródła informacji, warto wpatrywać się w różne media, ale też czasami warto od tych mediów w ogóle się odwrócić i jakby pozostać w gronie wspólnoty rodzinnej, wspólnoty parafialnej, ponieważ pewna hierarchia wartości pozwala nam też spojrzeć na to, co otrzymujemy z zewnątrz. To, co otrzymuje z zewnątrz, jest pewną tylko konstrukcją, pewną taką narracją.
tworzącą świat nierzeczywisty. To jest pewien taki poziom problemów warsztatowych, jakie spotyka się w relacji między mediami a odbiorcą. Oczywiście też niestety istnieje taka przestrzeń manipulacji bardziej świadomej. Tutaj chciałbym przywołać pewien przykład bardzo znany. Mianowicie, czy ktoś z Państwa wie, kto tak naprawdę stał za zamachem na Jana Pawła II? Myślę, że nikt z nas nie wie. Ali Akcza, niedoszły zabójca, opowiedział nam już tyle najróżniejszych historii na ten temat, że właściwie nikt z nas nie wie. Możemy się zwrócić do wszelkich mediów i uzyskamy bardzo, bardzo różne sprzeczne informacje, które podawał nam Akcza przez właśnie media. Przy czym historia jest prawdziwa, jest taka, że znany jest tak zwany wątek bułgarski tego zamachu, który był przez samego Akcze podawany zaraz po tym wydarzeniu i w tą stronę szło śledztwo. W pewnym momencie Akcze w więzieniu odwiedzili agenci bułgarskiego wywiadu i od tej pory nagle zaczęliśmy słyszeć najróżniejsze historie o tym chociażby, że Akcza sam jest Mesjaszem albo że jest jakimś pomazańcem Bożym, albo że w ogóle nie było żadnego zamachu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś dokonał wpływu na media. Jak widać, media nie są w stanie zweryfikować wielu informacji i podają najróżniejsze plotki, które nie utrzymują się, nie wytrzymują próby czasu. Jednak jakby kiedy otrzymujemy dużą ilość sprzecznych informacji, wtedy otrzymujemy też takie przekonanie, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do żadnej prawdy na temat określonych wydarzeń. Jest jeszcze trzeci problem, poza problemami warsztatowymi, czyli rzetelnością dziennikarzy, ich jakby taką odpowiedzialnością zawodową, manipulacją, także pewien styl, jaki funkcjonuje w mediach i styl działania mediów. Bo jedna rzecz to jest to, że media nam próbują przekazać informację, która może być prawdziwa lub nieprawdziwa, ale media również nas od informacji potrafią oddzielić. I w jaki sposób? Jednym ze sposobów oddzielania od informacji jest kształtowanie mediów jako źródła rozrywki. Oczywiście to może być relaks, to może być odpoczynek, ale z drugiej strony rozrywka, która jest łatwa, która nie wymaga namysłu, weryfikacji, zniechęca nas do słuchania być może wiadomości, które nie są dla nas przyjemne, ale które być może mogą mieć znaczenie dla naszej przyszłości, dla naszego kraju, dla naszego miasta. I też w ten sposób działają media. Oczywiście to jest taki system, właśnie na tym polega Matrix, że Matrix nie ma jednej osoby, która za tym wszystkim stoi, która za to wszystko odpowiada, ale jest pewnym takim samodziałającym systemem. My sami też bierzemy w tym udział. Nie wiem, jeżeli korzystamy z serwisów społecznościowych, z Facebooka, sami dajemy pewne informacje, udostępniamy jakieś linki, pozwalamy, aby ten system pewnego takiego matrixu funkcjonował. Także to jest też ważna informacja, że łatwa rozrywka, na przykład rozrywka, którą dają tabloidy, które tak naprawdę dają rozrywkę, a nie informacje, oddzielają nas od też takiego zmysłu, aby dążyć do prawdy i szukać rzeczywistych i prawdziwych informacji o tym, co nas otacza. To nie jest tylko tak, że człowiek chce łatwej rozrywki czy łatwej informacji. To jest pewien proces, który już możemy nazwać historycznym w historii mediów. Jeżeli byśmy prześledzili historię mediów od lat 50., od na przykład II wojny światowej, zobaczylibyśmy, jak bardzo rozrywka w mediach się spłaszcza, jak bardzo informacja jest też przemieszana z elementami rozrywkowymi, jak bardzo chodzi o to, żeby informacja była przyciągająca, uderzająca coraz mocniej nasze zmysły, nasze oczekiwania, zamiast pełnienia swojej podstawowej funkcji, mianowicie przekazania nam tego, czym jest prawda o wydarzeniach. Musimy też pamiętać, jak sądzę, i też Grzegorz o tym wspomniał, że
rzeczywistość to jest real, to nie jest wirtual. Ważne są nasze decyzje, nasze decyzje w życiu prywatnym, nasze decyzje w życiu publicznym, a nie to, co się dzieje. To, co się dzieje w narracji, w telewizji, to przemija i to i z tego nic nie zostanie. Oczywiście trudnością świata dziennikarskiego jest to, kto ma weryfikować dziennikarzy, kto ma dbać o prawdomówność. Tego prawdopodobnie nie da się zrobić zewnętrznie i tylko same środowiska dziennikarskie mogą oczyszczać swoją pracę, swoją rzetelność, ale też my jako odbiorcy możemy weryfikować, wybierając konkretne media, wybierając konkretne źródła informacji i dając w ten sposób wyraz naszemu niezadowoleniu wobec manipulacji czy wobec nierzetelności. Może na początku trochę się naraziłem franciszkanom, dystansując się od świętego Antoniego, ale teraz się zrehabilituję, odwołując się do świętego Maksymiliana Kolbego, który przed wojną mówił, że jeżeli nie będziemy otwierać nowych redakcji, to będziemy zamykać kościoły. Dlatego, że my mamy ambony, a oni mają mikrofony. Tu chodzi o to, kto ma dzisiaj większy wpływ na odbiorców, na ludzi. Jeżeli przeciętny młody człowiek w Europie czy w Ameryce Północnej spędza 40 godzin tygodniowo przed ekranem telewizora bądź komputera, to zapytajmy siebie, a ile godzin ma z drugiej strony na ewangelizację, katechezę, przekaz religijny. Być może godzinę, dwie w szkole, być może godzinę w niedzielę na mszy. No to 1, 2, 3 przeciwko 40 godzinom. I to przekazu, który jest bardzo atrakcyjny i bardzo silnie atakuje zmysły. I to też pokazuje, że media dzisiaj mają większy wpływ na postrzeganie przez nas rzeczywistości, na tworzenie naszej wizji świata, na tworzenie wizji naszego miejsca w tym świecie, niż często bezpośrednie doświadczenie, a tym bardziej przekaz Kościoła. I dlatego dzisiaj można powiedzieć, że w wielu miejscach na świecie Kościół został mentalnie skolonizowany, że dokonała się kolonizacja chrześcijaństwa, kolonizacja Kościoła przez tą dominującą kulturę, która jest kulturą sekularną, laicką, taką pozoświeceniową, liberalną, a której głównym nośnikiem są media. I dzisiaj ludzie zanurzeni w tych mediach, także katolicy, także chrześcijanie, postrzegają Kościół nie w kategoriach chrześcijańskich, ale w kategoriach obcych chrześcijaństw, właśnie narzuconych przez tą kulturę liberalną, że myślą sami o sobie w obcych sobie kategoriach. Podam taki przykład. Jeżeli słyszymy w mediach, Kościół powinien zrobić to czy tamto, to jest taki automatyzm myślowy. Natychmiast myślimy, a Kościół, czyli jacyś biskupi, jacyś hierarchowie, jacyś duchowni, a nie Kościół, czyli my. Czyli to nie jest przekaz do mnie. Kościół powinien coś tam zrobić, to nie jest przekaz do mnie, to jest do nich, czyli jacyś oni. Czyli właściwie można powiedzieć, że większość chrześcijan przyjmuje taką wizję Kościoła jako rzeczywistości zewnętrznej wobec niego. Bardzo często Kościół jest opisywany w kategoriach politycznych. Mówi się liberalne skrzydło w Kościele albo konserwatywna frakcja w katolicyzmie. No, przecież konserwatyzm czy liberalizm są to pojęcia ze słownika nauk politycznych. Więc okazuje się, że chrześcijanie zaczynają sami siebie definiować w kategoriach niechrześcijańskich, politycznych. I jakby całe nieszczęście polega na tym też, że jakby nie mają też świadomości tego procesu, który się dzieje. I to przypomina taką sytuację ludów skolonizowanych. I to zostało bardzo dokładnie opisane przez różnych teoretyków kolonializmu, że ludy skolonizowane żyją w sytuacji takiej swoistej schizofrenii, takiego rozdarcia, dualizmu pomiędzy tą kulturą panującą, dominującą
i swoją własną, rodzimą kulturą, z której się wyrosło. Jest to takie rozdarcie, bo się z jednej strony aspiruje towarzysko, zawodowo do tej kultury dominującej, czyli tej kultury sekularnej, która dzisiaj w mediach dominuje, a z drugiej strony się trochę tak wstydzi tej swojej kultury, z której się wyrosło, czyli właśnie tego katolicyzmu, no jako czegoś, co jest takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, obciachowe i chętnie by się z tego wyrwało, ale jakby za bardzo nie do końca się da. I stąd się rodzi kompleks niższości, poczucie niższej wartości i chęć dostosowania się do tej świata kultury dominującej. No ja podam taki przykład konkretny, żeby nie pozostawać na poziomie abstrakcji. Konkretny przykład, który kiedyś zaobserwowałem, jak byłem na Białorusi. Dwóch chłopów szło ze wsi do miasta i rozmawiali ze sobą po białorusku. W momencie, kiedy przekroczyli próg miasta, zaczęli rozmawiać ze sobą po rosyjsku. Przeszli z białoruskiego na rosyjski, mimo że nikt do nich nie podszedł. Żadna trzecia osoba się do tej rozmowy nie przyłączyła. No i potem, jak ich pytano, a dlaczego przestali mówić po białorusku, a zaczęli po rosyjsku? No i oni odpowiedzieli, no bo po białorusku to my możemy u siebie na wsi gadać, ale jak jesteśmy w mieście, to się mówi po miastowemu, to się mówi po rosyjsku. No i rzecz w tym, że katolicy są dzisiaj jakby bardzo często w podobnej sytuacji. Że swoją wiarę to my możemy praktykować prywatnie, w swoim własnym kręgu, ale kiedy wkraczamy w przestrzeń sfery publicznej, to wtedy tą wiarę musimy zostawić, nie przyznawać się do niej i posługiwać się zupełnie innymi pojęciami, innymi zupełnie kategoriami myślenia, inaczej się zachowywać. I to widać w wypowiedziach wielu polityków. Niedawno marszałek Sejmu Ewa Kopacz, jeszcze jak była ministrem zdrowia, to powiedziała wyraźnie: ja swój katolicyzm zostawiam przed drzwiami urzędu, kiedy wchodzę do środka. No, czyli to jest taka mentalność zrusyfikowanego białoruskiego chłopa, który jak wchodzi do miasta, to swój język, swoją mowę zostawia przed rogatkami miasta, a wchodzi i się zmienia pod tą kulturę dominującą. Ale takie pytanie, która kultura jest wyższa, której kulturze się podporządkowujesz, to jeżeli przełożymy je na język religijny, to ono brzmi: któremu Panu służysz? Kto jest Twoim Bogiem? I chrześcijanin w sytuacji takiego napięcia, wyboru, to zadaje sobie pytanie, a jakby postąpił Jezus Chrystus? Czy wyobrażacie sobie Państwo sytuację, że Jezus Chrystus, wchodząc do gmachu urzędu rzymskiego, zostawia swoją wiarę przed drzwiami? A pierwsi chrześcijanie? Przecież gdyby pierwsi chrześcijanie w ten sposób postępowali, zostawiając swoją wiarę w prywatnym kręgu, to przecież chrześcijaństwo by zginęło po jednym, dwóch pokoleniach, by umarło. A jednak ci ludzie dawali świadectwo, oddawali życie, bo wtedy się za to oddawało życie. A dzisiaj co nam grozi? Zmarszczenie brwi szefa w pracy, czyjś uśmieszek pod nosem, stuknięcie się w głowę, w czoło, jakieś pogardliwe określenie, a moher, oszołom, jakaś krytyka w prasie. To wszystko, a jednak no wystarczy takie tupnięcie i wielu się poddaje. No zupełnie jak ludy skolonizowane. I dlatego dzisiaj przed chrześcijanami stoi takie zadanie powrotu do własnej świadomości, własnej tożsamości, do takiej dekolonizacji mentalnej, zrzucenia tych kategorii myślenia, tych pojęć, w jakich zaczęliśmy postrzegać sami siebie właśnie pod wpływem mediów, pod wpływem tej dominującej kultury sekularnej. I myślę, że to jest właściwie dzisiaj takie najważniejsze zadanie, jakie stoi przed chrześcijanami, żeby powrócić do źródeł swojej własnej religii, do źródeł swojej tożsamości. Wobec tego trzeba zupełnie odrzucić ten matryks medialny. I podam na zakończenie taki barwny przykład, takie porównanie, jakiego użył jeden z najwybitniejszych teoretyków komunikowania masowego w XX wieku, Marshall McLuhan.
który pytał, jak się dzisiaj łowi dusze ludzkie, czy wędką, czy siecią. Pytał swoich studentów, jak oni nie byli w stanie odpowiedzieć, to im mówił, że dzisiaj nie łowi się dusz wędką, bo to robiono w czasach apostolskich, kiedy chodzono ze wsi do wsi, do miasta, z miasta do miasta i głoszono przekaz ustnie. Nie łowi się dusz siecią, bo to robiono od czasów Gutenberga, kiedy pojawił się wynalazek druku, czcionki, pojawiły się druki, broszury, gazety, pisma. Ale dzisiaj się łowi dusze ludzkie inaczej, mianowicie wymienia się wodę. Czyli wymienia się środowisko naturalne, w którym żyje człowiek. A tą wodą właśnie jest ta cywilizacja informacyjna. Ten świat informacji tworzony przez media. I nagle okazuje się, że w tym zmienionym świecie to, co wczoraj jeszcze było zboczeniem, dzisiaj jest normalne. To, co wczoraj było złem, dzisiaj jest dobrem. Z tym, że ta zmiana następuje zupełnie niepostrzeżenie. Stopniowo, no tak jak wymiana wody. I ten Marshall McLuhan, co ciekawe, on się nawrócił na chrześcijaństwo, a skłoniły go do tego studia nad mediami, bo on odkrył jedno, że jedynym, który nie manipulował, był Jezus Chrystus. Bo on śledził źródła manipulacji w różnych przekazach, w różnych komunikatach i odkrył, że Chrystus nie manipulował. Że były sytuacje, gdy mógł pójść na łatwiznę, mógł grać pod publiczkę, mógł mówić łatwe słowa. Nie. Nie zrezygnował nigdy z prawdy, z wymagań. Nie manipulował. Nie używał perswazji niejawnej. I dlatego ten Marshall McLuhan doszedł do wniosku, że skoro Chrystus nie kłamał, a twierdził, że jest Synem Bożym, że będzie z nami do końca świata, to tutaj też widocznie musi mówić prawdę i dlatego uwierzył. Dlatego myślę, że w starciu z Matrixem nie jesteśmy wcale bezbronni. Tak jak w starciu z kłamstwem, prawda nie stoi na straconej pozycji. Bo kiedy pojechali biskupi polscy z wizytą ad limina do Benedykta XVI i mu się żalili, że są nieprzychylnie przedstawiani przez media i że te media wykoślawiają, karykaturyzują obraz Kościoła, to papież powiedział coś takiego. Ale wy macie coś, czego nie mają oni. To jest prawda. Bo trzeba wiele wysiłku, wiele pieniędzy, wiele starań organizacyjnych, żeby przedstawić fałsz jako prawdę. Ale jeżeli idzie przekaz prawdziwy, to wtedy nie trzeba wcale tak wielkich, bogatych, nieprawdopodobnych środków, bo prawda narzuca się sama, mocą samej prawdy. Silnie i łagodnie zarazem. Dlatego naprawdę nie jesteśmy w starciu z Matrixem bezradni, bo jest z nami Jezus Chrystus. Ja mam takie zapytanie. Media mają informować przede wszystkim, mogą mówić prawdę, oczywiście. Ale co panowie mogą powiedzieć na temat urabiania opinii publicznej i manipulowania opinią w służbie elit panujących? Oj, proszę pana, to moglibyśmy pewnie mówić całymi godzinami o tym manipulowaniu i urabianiu opinii. No, takich przykładów można podawać właściwie masę. Bo mnie też jakby ciekawi w tym kontekście, chociażby odwołując się do tego, co już mówiłem na temat tej katastrofy smoleńskiej, tych pierwszych informacji, które okazały się dezinformacją, prawda? Bo jest pytanie, skąd się one wzięły? Jakby chodzi o źródło. Bo jak sobie przypominamy różne tragedie, jakie się wydarzyły w Rosji pod rządami Władimira Putina, to praktyka była taka, że żaden komunikat nie mógł się przedostać do mediów, dopóki nie został zatwierdzony przez centralę. Tak było, kiedy w Biesłanie doszło do tej masakry w szkole podstawowej, prawda? I tam zginęło masa dzieci. Tak było, kiedy doszło do tej tragedii na Dubrowce, kiedy
ci zamachowcy opanowali ten teatr w Moskwie i też było wiele ofiar śmiertelnych. I przez pierwsze godziny media nie mogły dostać żadnego konkretnego komunikatu, co się stało, dlatego że żadni urzędnicy niższego szczebla nie chcieli brać na siebie odpowiedzialności za oficjalną wersję, oficjalny komunikat, zasłaniali się milczeniem i odsyłali coraz wyżej. I dopiero kiedy w Moskwie sformułowano ostateczny komunikat, to szedł do mediów przekaz, jakie jest stanowisko władz, co się wydarzyło. I trwało to przeważnie kilka godzin. Kilka godzin musiało trwać, zanim władze się zorientowały, co się dzieje i wydały oficjalny komunikat. Tu w tym przypadku komunikat był gotowy niemal w pierwszych chwilach, w pierwszych minutach. I jak wiemy, znajdowało się w nim no, masę dezinformacji, prawda? O czterech podejściach do lądowania, o tym krążeniu nad lotniskiem, nie wiadomo ile, o nieznajomości języka rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby jak to razem te fakty jakby złączymy, ze sobą połączymy, no to jakby no, staje się jakby oczywiste, gdzie było to źródło dezinformacji. Do jakiego stopnia dziennikarz powinien swoje osobiste poglądy, osobiste, nie wiem, tam jakieś miłości polityczne i tak dalej pozostawić w sferze swojej, a do jakiego stopnia powinien się kierować takim obiektywizmem? Nie wiem, chyba najlepszy ostatni przykład, no to sobotnia tragedia. Media donosiły poniedziałek, niedziela i tak. Jedna stacja skupia się na tragedii ludzi i tak dalej. Inna stacja gloryfikuje władzę i tak dalej, w jakim to pięknym stopniu oni tam działają, a trzecia w ogóle pomija fakt samej tragedii, skupia się na opozycji, która, tak powiem, krytykuje. No, do jakiego stopnia musi być ten obiektywizm i co faktycznie powinno być podawane w tych mediach? Wydaje mi się, że to też zależy od przyjętej jednak formuły. To znaczy, oczywiście, że jeżeli przyjmiemy na przykład formułę programu publicystycznego, w którym jest prowadzący i spotyka się z przedstawicielami różnych na przykład opcji politycznych, to on będzie zachowywał pewien dystans i jakby powinien swoje opinie chować. Jeżeli jest, mamy przykład publicystyki, w której jest też część informacyjna i część jakby taka opiniotwórcza, to powinna ona być oddzielona, to znaczy dziennikarz powinien zaznaczyć, że wypowiada takie, a nie inne zdanie jako swoje opinie. To jest taki ważny element, żeby dziennikarz podkreślał, kiedy wypowiada się w swoim imieniu, a nie informacyjnym. Takim przykładem pewnej manipulacji jest to, kiedy przygotowuje się notkę informacyjną czy artykuł informacyjny, natomiast na końcu umieszcza się bardzo silny taki element, na przykład jeden akapit, który jest oceniający, ewidentnie jakby ukierunkowany na jakby skierowanie czytelnika na pewną ocenę tego wydarzenia bez jakby takiego zaznaczenia, że to jest opinia publicystyczna. To zwykle można to na przykład w prasie wychwycić, które artykuły są informacyjne, a które należą do opinii. Są całe działy opinii, wtedy wiemy, że to są wypowiedzi mające tego typu charakter. Natomiast bardzo łatwo wychwycić tego typu manipulacje, że mamy artykuł, który jest informacyjny, sprawozdawczy, natomiast na końcu jest puenta mocno ukierunkowująca myślenia. Natomiast co do obiektywizmu, to oczywiście są takie sytuacje, kiedy dziennikarz powinien się wycofywać, aby dać możliwość prezentacji opinii swoich gości na przykład. No, natomiast na pewno w takiej sytuacji, jak pan mówił o katastrofie teraz, prawda, ostatnio, to też wydaje mi się, że dziennikarz powinien zachować pewien dystans. To nie jest ten moment
żeby wydawać na przykład opinie polityczne. Znaczy eksperci mogą tego typu opinie wypowiadać, mówić o zaniedbaniach tego czy innego rządu, tego czy innego ministra, natomiast jednak dziennikarz jakby tutaj powinien zachować pewien dystans. Potem opinie mogą być moim zdaniem z perspektywy czasu jakieś wydawane, publicystyczne, ale to jest też wiadomo na gorąco, trzeba być ostrożnym w tego typu opiniach, bo potem właśnie pewne opinie przeradzają się w plotki, oceny i to idzie dalej, czasami trudno to zweryfikować. W szkołach dziennikarskich uczy się, że należy oddzielić informacje od komentarzy. I jest to teoria, bo w praktyce wygląda to zupełnie inaczej i bardzo często sam ten przekaz informacyjny jest nacechowany takim emocjonalnym ładunkiem skojarzeniowym, że de facto jest już w nim zakodowany komentarz. Ja podam taki przykład. Kiedyś w Gazecie Wyborczej była informacja, która zaczynała się od zdania, a przypomnę Państwu, że w szkołach dziennikarskich uczy się, że pierwsze zdanie zawsze powinno odpowiadać, jeżeli chodzi o informację, notkę informacyjną, na pytanie kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. I pierwsze zdanie w informacji w dziale zagranicznym brzmiało: już wkrótce pierwszą ofiarą rewolucji konserwatywnej w Stanach Zjednoczonych padnie pigułka RU-486. I w tym pierwszym zdaniu informacyjnym mamy użycie bardzo nacechowanych emocjonalnie słów. Z jednej strony jest ofiara i z drugiej jest rewolucja. No my jakby instynktownie stajemy po stronie bezbronnych ofiar przeciwko jakimś krwawym rewolucjom. Ale czym jest ta rewolucja, ta konserwatywna rewolucja? No okazuje się, że to nie są żadne wystąpienia zbrojne, to są normalne, demokratyczne wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę to nie jest żadna rewolucja, to są zwykłe wybory. A kim jest ta biedna ofiara, ta biedna pigułka RU-486, którą ta rewolucja chce ukatrupić? No ta pigułka to jest pigułka dzieciobójcza, aborcyjna, wczesnoporonna, która jest pestycydem na ludzi, która zabija dziecko w łonie matki. I zauważmy, jakich użyto, jakich słów nacechowanych, jak skojarzeniowo właśnie użyto. Że tak podświadomie stajemy po stronie tych ofiar, czyli tej pigułki, przeciwko tej rewolucji, czyli przeciwko demokratycznie wybranym władzom. I to też pokazuje, jak na poziomie właśnie nawet zwykłej informacji można ukryć nacechowany emocjonalnie przekaz, który jest de facto takim podprogowym komentarzem. Dlatego no, też trzeba być bardzo wyczulonym na tego typu komunikaty. Dlatego ja przyznaję się, że ja osobiście nie wierzę w media tak zwane neutralne światopoglądowo. Dlatego, że żaden człowiek nie jest neutralny światopoglądowo i każdy z nas ma jakieś swoje poglądy, swoje sympatie, swoje manie, fobie i przez pryzmat tego osobistego doświadczenia filtruje te informacje i przekazuje je dalej. Dlatego nie jest możliwe stworzenie mediów neutralnych światopoglądowo, dlatego że one nie są robione przez bezduszne maszyny, tylko przez ludzi, którzy prezentują konkretny, określony światopogląd. Ja na przykład wolę, jak media się deklarują jednoznacznie co do swoich poglądów, niż go ukrywają. Ja pamiętam, był taki kiedyś program dla młodzieży, który zrobiono w formule neutralnej światopoglądowo. Temat dotyczył tego, czy jeżeli zarazi się kogoś celowo, specjalnie z premedytacją wirusem HIV, czyli zarazi się kogoś AIDS, to czy jest to dobre, czy to jest złe? No i część mówiła, że to jest oczywiście złe, no bo się zaraża kogoś nieuleczalną chorobą, ale część mówiła, że to nie jest wcale takie złe, dlatego że jeżeli się współżyje z jakimś partnerem, to nie ma się obowiązku informować go o swojej chorobie, bo taka informacja
to by była poniżeniem godności człowieka. I nie można tak człowieka poniżać, odzierać go z jego godności. No i o tym mówili poważni etycy, naukowcy z tytułami profesorskimi, wykładowcy akademiccy, to właśnie bronili ludzi, którzy celowo zarażają drugich AIDS. A na końcu wyszła pani, która prowadziła program, właśnie zgodnie z regułami neutralności światopoglądowej, powiedziała, no właśnie to świat jest tak skomplikowany, życie jest tak złożone, że my nic pewnego na ten temat nie możemy powiedzieć. I można by rzec, no właśnie o to chodzi w takich programach neutralność światopoglądowa, tylko problem polega na tym, że tego typu zacieranie granic między dobrem a złem zawsze odbywa się kosztem dobra. Zawsze odbywa się kosztem pożerzania takiej sfery cienia, niejasności. W pewnym momencie już sami nie wiemy, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Więc okazuje się, że tak zwana neutralność światopoglądowa nagle okazuje się, że ma konkretne światopoglądowe oblicze. I zawsze się to odbywa właśnie kosztem redukcji tej sfery przestrzeni dobra. Zadał pan pytanie, kto z nas wie, kto na przykład wydał rozkaz zabicia papieża i sam pan odpowiedział, że nikt. Ja uważam, że dusza Polaka wie, że nie mogło gdzie indziej paść rozkaz zabicia papieża w Moskwie. A pytanie moje brzmi tak. Czy widzą panowie realną szansę stworzenia mediów niezależnych, mediów opartych o środowiska katolickie, może w opartych o episkopat. Chodzi mi o szansę wykorzystania takich mediów, coś w stylu telewizji Puls, prawda? Oczywiście jest telewizja Trwam, ale ona jest przez część katolików akceptowana, przez część nie. Takie pytanie. Ja podam taki przykład z Brazylii, gdzie proszę sobie wyobrazić, istnieją trzy ogólnokrajowe brazylijskie stacje telewizyjne, katolickie, utrzymywane w całości przez datki osób, przez wiernych. I dla mnie jest właśnie zastanawiające, że Brazylijczyków, którzy są społeczeństwem znacznie uboższym od Polaków, stać na tego typu gest hojności, żeby utrzymywać aż trzy telewizyjne stacje, a Polaków jakoś nie. I co ciekawe, bo nawet kiedyś zaprosiliśmy do Polski założyciela jednej z tych stacji, takiego amerykańskiego egzorcystę, jezuitę, ojca Eduarda Doherty, żeby nam powiedział, jak to się robi właśnie, jak się taką stację telewizyjną zakłada. On opowiedział, że jego miesięczny budżet, jego stacji telewizyjnej wynosi 540 tysięcy dolarów, na które składa się 90 tysięcy ludzi. Czyli miesięcznie, przeciętnie, jeden datek wynosi 6 dolarów. W kraju, w którym miesięczna pensja wynosi 80 dolarów, no to jest powiedzmy dziesięcina. Media katolickie, one się z reklam nie będą w stanie utrzymać. To widać jakby na całym świecie. Tak naprawdę one się będą w stanie utrzymać tylko z datków wiernych. I jest to też pewnym jakby sprawdzianem żywotności katolicyzmu Kościoła w danym kraju. Czy są ludzie, którzy będą w stanie co miesiąc ułożyć jakąś sumę, dlatego że się będą utożsamiać właśnie z przekazem ewangelicznym w mediach. Okazuje się, że w Brazylii jest ich tylu, że stać ich na utrzymanie trzech ogólnopolskich, ogólnokrajowych, ogólnobrazylijskich wielkich stacji telewizyjnych. Jedna Kansanowa ma 50 milionów abonentów, druga ta telewizja XXI wieku 15 milionów gospodarstw domowych. No i na tym tle jest pewna mizeria w Polsce. I ja myślę, że to można tutaj szukać pewnych słabości po stronie dziennikarzy, menedżerów, wydawców, no ale można powiedzieć, że to jest też pewna taka ogólna słabość, no, tego ludu Bożego.
Bo jest pytanie, czy gdyby się ktoś taki pojawił, to czy ludzie by mu zaufali, czy dawali pieniądze. No jeżeli chodzi o ojca Tadeusza Rydzyka, to akurat na utrzymanie radia ludzie rzeczywiście łożą i to radio się utrzymuje z datków. Telewizja jest już przedsięwzięciem o wiele bardziej skomplikowanym, bardziej finansochłonnym. I to, że ta telewizja wygląda tak, jak wygląda, czyli jest taka dosyć, no powiedzmy, niedoinwestowana. No bo to widać, że tam nie ma wielkich pieniędzy, że ona nie jest w stanie konkurować z TVN-em, z Polsatem i tak dalej. To też wynika z tego, że po prostu nie ma tego dopływu finansów od ludzi, dlatego że wiadomo, oni się z reklam nie utrzymają. Musieliby wtedy sprzedać swoją niezależność. Więc to jest takie też pytanie, no jakby do nas wszystkich, do polskich katolików. Czy nas jest w stanie, czy jesteśmy w stanie utrzymać takie medium, taką stację? Bo to nie jest coś takiego, że ktoś nam to podaruje i będzie to utrzymywał. Takich przypadków nie ma nigdzie na świecie. Wszędzie na świecie katolickie telewizje są utrzymywane właśnie z datków wiernych. Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć to, że oprócz ludu Bożego też no, musimy się modlić za naszych biskupów. Powiem taką historię, którą znam od jednego z redaktorów naczelnych, jednego z tygodników katolickich, który od wielu lat próbuje podjąć taką inicjatywę codziennej gazety katolickiej, która będzie dla wszystkich wierzących. No i on opowiada mi niezmiennie tą samą jakby historię, że to pismo może ruszyć wtedy, kiedy wszyscy biskupi się pod nim podpiszą. Takiej szansy na razie nie ma, bo są podziały niestety też polityczne, różne i także to jest też raz kwestia finansowa, tak jak Grzegorz mówił, a dwa też kwestia modlitwy Kościoła polskiego o to, żeby był w stanie na tyle się zjednoczyć również tam, gdzie jest hierarchia, żeby tak tego typu medium był w stanie wyprodukować, tak, wydać z siebie jakby z takim pełnym poparciem dla jego istnienia i dla tych treści, które by to medium miało przekazywać. Najpierw drobna sprawa do katastrofy smoleńskiej. Głowa państwa bodajże węgierska albo rumuńska albo bułgarska złożyła kondolencje z powodu straty przez Polskę 134 ludzi, bo tak mu podali, że taka była ładowność tego samolotu, bo tak Sowieci to powiedzieli jako producenci. To taki szczegół. To też pierwszego dnia między 14 a 16 były kondolencje składane. A teraz jeśli chodzi o pytania, to w tym Matrixie to chciałbym również usłyszeć więcej na temat tych kierunków zagrożeń, kierunków ataku Matrixu. Ja pewnie widzę i wiem również, że o czym była mowa, jeśli jakikolwiek przekaz odbieramy tylko emocjonalnie, a nie włączamy do tego przekazu rozumu, wiedzy i doświadczenia, to jesteśmy na pozycji przegranej. To akurat wiemy. A więc i te kierunki ataku, czyli i gazety głównie dla pań, pokazujące celebrytów i celebrytki i sprawę stałego, już prawdopodobnie do dna dobijamy poziomu rozbitej edukacji, bo to też się z tym wiąże, i medialne zachęty do tego, żeby nawet katolicy wybierali sobie z katolicyzmu niektóre przepisy, które się stosuje w dni parzyste, a niektóre wcale nie, no bo w ten sposób będziemy bliżej tej rzeczywistości, która ma nieunikniony kierunek laicki, liberalny. Nieunikniony, tak jakby nie było innej opcji w mediach. Świetny jest ten przykład z brazylijską telewizją, chociaż no, Brazylia, mimo że biedni ludzie, ale są ich więcej trochę niż u nas, może to trochę łatwiej przez to się zorganizować. Trochę więcej wsi, mają więc ludzi, którzy mają dostęp wprost do swojego księdza bez mediów. I ostatnia kwestia, tak jak była mowa o medium, jako o mediach, jako pośrednikach, to nie są pośrednicy. To są ludzie, którzy nie przekazują informacji. Oni te informacje narzucają i o tym były te przykłady, że
to nie jest informacja, to jest przekaz sterowany po to, żeby ludzi zmienić. Tak naprawdę to jest to wojna rzeczywiście cywilizacji. Cywilizacja, która odchodzi, bo jak mowa była o pieniądzach na telewizję, to jeśli wszystkie zapisy chce obecny rząd zmienić co do finansowania księży i w ogóle kościoła, to może się okazać, że rzeczywiście będą potrzebne datki, żeby utrzymać osoby, które składały w naszym imieniu przysięgi, które mają być naszymi przewodnikami, a dopiero o mediach to ho, 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 skąd się na to pieniądze wziąć. Więc chciałbym o tych kilku sprawach, żebyście panowie powiedzieli. Kierunki zagrożenia, bo jak Matrix, to z kilku różnych stron to przechodzi. Media, które nie tyle informują, ale praktycznie urabiają. Mówią, jak ma być. I trzecia sprawa, te kilkanaście różnych oddziaływań. I na młodzież, i na kobiety, i na mężczyzn, i pornografia, która się nazywa scenami erotycznymi w tak zwanych mediach i tak dalej. I najmarniejsza sprawa z początku. Rzeczywiście, jeśli się jest u Antoniego Padewskiego, nie wszyscy do Łukasza Ewangelisty trafiają. Ale to również dlatego, że ten, kto tych ludzi tam przywiózł, nie zawsze o tym wspominał. On wspomniał Antonim Padewskim, ale Łukasz jakoś nie. Przewodnicy nie zawsze mówią wszystko, a recenzje, które nas zachęcają do oglądania takiego czy innego programu albo takiego czy innego filmu, są zwykle skłamane, ustawione pod pewnym kątem. To pewnie tyle tych zagrożeń, wątpię, żeby się udało szybko o nich wspomnieć, ale myślę, że o takich zagrożeniach, gdybyście panowie jeszcze wspomnieli, to byłoby jeszcze ciekawiej. Skąd atakuje Matrix? No, jakąś wielką tragedią dzisiaj dla Polaków jest dramatyczny spadek czytelnictwa. No, jeżeli 38% Polaków tylko czyta książki, bo 62% się przyznało, że nie czyta ani jednej książki w roku, no to jest to straszliwa zapaść. Jeżeli przeciętny Francuz rocznie czyta 6 książek, nie licząc podręczników, a przeciętny Polak czyta rocznie jedną książkę łącznie z podręcznikami, no to też pokazuje skalę dystansu, jaki nas dzieli do chociażby do Francji. Jeżeli no, my akurat siedzimy w branży wydawniczej, więc jakby te sprawy śledzimy na bieżąco. No ale taki przeciętny pierwszy nakład książki w Polsce no, wynosi 1000 egzemplarzy. Nas jest 38 milionów. Tymczasem w Czechach, które liczą 10 milionów, a nawet na Litwie, która liczy 3,5 miliona, pierwszy przeciętny nakład książki to jest, są 3000 egzemplarzy. Więc jest dramatyczny spadek czytelnictwa, a to ma swoje konsekwencje, jeżeli chodzi o postrzeganie świata, dlatego że zupełnie inaczej odbieramy obraz, a inaczej słowo, bo słowo odwołuje się do władz poznawczych człowieka, do jego rozumu, zmusza go do myślenia, do krytycznej refleksji. I nieprzypadkowo wyraz słowo w języku greckim logos, logos to jest i słowo, i prawda, i osoba. Natomiast cywilizacja obrazkowa zupełnie inaczej oddziaływuje na zmysły człowieka. Bardzo często omijając te władze poznawcze, ona oddziaływuje głównie na sferę afektywną, uczuciową, na emocje człowieka. I tym bardzo łatwo jest manipulować. Jest bardzo wiele przykładów manipulowania obrazem, który jakby zaprzecza rzeczywistym faktom. Tak było chociażby z wojną w Wietnamie. Proszę sobie wyobrazić, że zrobiono taki
taki sondaż 30 lat po zakończeniu wojny w Wietnamie, w Stanach Zjednoczonych, wśród przeciętnych obywateli. O co chodziło w tej wojnie? Co było stawką w tej wojnie? I prawie nikt nie wiedział, nie był w stanie opowiedzieć, po co myśmy tam w tym Wietnamie walczyli. Że tam jacyś komuniści, Wietkong, ludzie nie wiedzieli. Ale kiedy kazano im wymienić obrazy, które najbardziej zapamiętali z tej wojny, to nawet po 30 latach mieli w pamięci obrazy, które odtwarzali. I ci naukowcy, którzy napisali tą książkę, zrobili taki ranking, zestaw 10 obrazów z wojny w Wietnamie, które najbardziej wryły się w pamięć po 30 latach. I się okazało, że w tej pierwszej dziesiątce 7 obrazów to były fotografie wyreżyserowane, zmontowane przez socjotechników, a nie rzeczywiste, autentyczne tam zdjęcia z pola walki, jakoś reportersko uchwycone. To po prostu od początku do końca była manipulacja, której celem było takie oddziaływanie na człowieka, żeby te obrazy mu się wryły pamięć. I tak się wryły, że on po 30 latach to pamiętał dokładnie, chociaż już nie wiedział, o co w tej wojnie chodziło. I generalnie jest tak, że my odbieramy przekaz tak mniej więcej 80% właśnie odbieramy obrazowo, a tak naprawdę 20%, jeżeli chodzi o treść, o słowa. I nawet jak stąd Państwo wyjdziecie i będziecie odtwarzać to nasze spotkanie, to bardziej będziecie pamiętać, jak wyglądaliśmy, jakby taki ogólny obraz, a jeżeli chodzi o słowa, które powiedzieliśmy, to większość z nich tak naprawdę pójdzie w niepamięć. No taka jest po prostu natura człowieka. Dlatego też czytanie, obcowanie ze słowem pisanym pozwala bardziej utrwalać się słowo. Włącza to krytyczne myślenie. I cywilizacja obrazkowa to zupełnie eliminuje i pojawia się właściwie taka widownia podatna na impulsy. A te impulsy są bardzo precyzyjnie generowane przez speców od socjotechniki, bo dokładnie wiadomo, jakie bodźce wywołują, jakie reakcje i jak należy wywołać odpowiednie reakcje wśród widowni. Bo to jest oddziaływanie na poziomie takim fizjologicznym, można powiedzieć wręcz hormonalnym, że wiadomo, jak wywołać współczucie, czyli wydzielanie się oksytocyny. Dokładnie wiadomo, jakie obrazy tym za to odpowiadają. Jak wywołać skok adrenaliny, jakimi właśnie sekwencjami, jakich obrazów i tak dalej. Więc obrazami jest bardzo łatwo manipulować, bo one no nie odwołują się właśnie do rozumu, tylko gdzieś uderzają w ten splot słoneczny, w naszą fizjonomię. I to widać bardzo dokładnie, szczególnie w filmach fabularnych, bo człowiek nie jest dłużej w stanie utrzymać uwagi, tak skupić się niż 7 minut, więc co 6-7 minut musi być jakaś scena, najczęściej seks albo przemoc, bo to są te bodźce, które odwołują się do najbardziej pierwotnych instynktów człowieka, czy instynktu przetrwania w sytuacji albo zagrożenia życia, albo przedłużenia gatunku. No i wtedy następuje ten skok tych hormonów, podniesienie uwagi i można przytrzymać widza przy telewizorze. Więc jeżeli chodzi o cywilizację obrazkową, to tu jesteśmy bardziej podatni na manipulowanie. Nie mówiąc już o tak zwanym manipulowaniu podprogowym, wobec którego jesteśmy całkowicie bezbronni. Mianowicie manipulowanie podprogowe polega na tym, że nasze zmysły odbierają w pewnych progach, w pewnych rejestrach. Tak jak dźwięki, że pewnych dźwięków, na przykład ultradźwięków, nie słyszymy, tak? Bo dźwięki o pewnej częstotliwości, zbyt wysokiej czy zbyt niskiej, są niesłyszalne. Tak samo wzrok. Pewnych rzeczy nie widzimy, bo znajdują się powyżej lub poniżej progu naszej percepcji. Ale to nie znaczy, że one na nas nie oddziaływują.
I po raz pierwszy takiej manipulacji podprogowej użyto w 1939 roku, kiedy na ekrany film w Stanach Zjednoczonych wszedł film Przeminęło z wiatrem. I podczas emisji w kinach zrobiono tak, że co jakiś czas jeden kadr wklejano do taśmy filmowej reklamy Coca-Coli. I my, kiedy widzimy obraz filmowy, to nie widzimy przesuwających się 24 klatek na sekundę, tylko one tak szybko pędzą, że my widzimy jeden ciągły obraz. W momencie, kiedy pojawia się na te 24 klatki na sekundzie jedna z innym obrazem, to nasz wzrok tego nie rejestruje. Ale to nie znaczy, że nie rejestruje tego nasz organizm. To znaczy, że to dociera do naszej świadomości jak podprogowo, właśnie na poziomie podświadomości. I co ciekawe, po tym filmie ludzie nagle wychodzili i jakoś Coca-Colę się chciał pić. Tam do najbliższego McDonalda właśnie biegli pić Coca-Colę. I tego typu manipulacja jest oficjalnie zakazana. Ja byłem kiedyś na takim spotkaniu, było tyle osób co państwo tutaj i był ekran filmowy, gdzie jakiś tam właśnie leciał taki teledyski cały czas leciały muzyczne i tam prowadzący w międzyczasie miał prelekcję i na koniec powiedział: słuchajcie, a teraz proszę wybrać jakąś cyfrę od 1 do 10. To wybiera 1, no tam iluś tam 2, iluś tam. I każdą cyfrę wybierało tam 1, 2, 3 osoby. A kiedy powiedział cyfrę 8, podniósł się las rąk. 95% wybrało cyfrę 8. A on mówi: a ja wiedziałem, że państwo wybierzecie, dlatego że jak ja tutaj rozmawiałem, to cały czas na ekranie szedł przekaz podprogowy i co 2 minuty się pojawiała 8. Państwo tego nie widzieli, tego się nie da zobaczyć, a 95% państwa wybrało 8. Ludzie są kompletnie bezbronni wobec przekazu podprogowego i go nieświadomi. Oficjalnie przekaz podprogowy jest zabroniony w prawodawstwie właściwie wszystkich krajów, także w Polsce i tak dalej. Tylko czy ktokolwiek jest w stanie to skontrolować? Ja się próbowałem kiedyś dowiadywać, czy istnieje jakaś komórka w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która przegląda ofertę wszystkich programów telewizyjnych w języku polskim, jakie są na rynku. No, grubo ponad 100 jest w tej chwili polskojęzycznych programów. Czy jest jakaś instytucja, która sprawdza, czy istnieje przekaz podprogowy w telewizji, w przekazie telewizyjnym? Nie ma. Oficjalnie jest to zabronione jako manipulacja. Faktycznie nie ma żadnej organizacji, która by się zajmowała monitorowaniem tego i sprawdzaniem, czy tego typu przekaz jest podawany. Czy ktoś z państwa zagwarantuje, da głowę, że takiego przekazu nie ma? No nie widzę chętnych, ja też się nie dołączę. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tutaj poruszyć, tak krótko. No to wydaje mi się, że zagrożeniem dla nas jako chrześcijan, tak bardzo konkretnie, to, które płynie z mediów. To znaczy, że patrzymy, czy będziemy, możemy patrzeć na Kościół z zewnątrz i oczami mediów. To jest duże zagrożenie, bo przychodzimy do Kościoła, nie wiem, raz na tydzień na mszę, może ktoś jest zaangażowany w jakąś wspólnotę, to już dobrze, bo ma trochę bliżej do Kościoła wtedy, ale większość katolików tak naprawdę słucha o Kościele w mediach. Media, które są laickie, nie zawsze są przychylne Kościołowi. Można bardzo dużo takich przykładów podać. Mobilizacji opinii chrześcijańskiej w Europie, na przykład przeciwko papieżowi, czy przeciwko jakimś określonym biskupom, które wyniknęły z informacji, które zostały przekazane w mediach. Nie wiem, czy to na przykład we Francji, w Belgii, bardzo często się to zdarza. Nam też to jakoś tam grozi, że liberalne media podają jakąś informację na temat tego czy innego biskupa. Już jest duża mobilizacja wierzących, że taka sytuacja nie może być. Potem okazuje się, że te informacje nie były prawdziwe, czy były jakoś zniekształcone, zmanipulowane.
I to jest to, co jakby też staram się cały czas powiedzieć, to znaczy, żeby wracać z wirtualu do realu, tak? Czyli, że o Kościele w Kościele mówić, słuchać Słowa Bożego, jakby słuchać siebie nawzajem jako wierzących, księża wiernych, wierni księży i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, żeby nie pozwolić pewnym właśnie zewnętrznym językom, zewnętrznym opowieściom wejść między nas, tak? Którzy jesteśmy jakby wspólnotą i owczarnią Chrystusa. Wydaje mi się, że to jest naprawdę duże zagrożenie, bo to też się dzieje nieświadomie. Bardzo dużo czasu poświęcamy na odbiór informacji z mediów i po prostu je chłoniemy, chłoniemy i formujemy się, tak? Mamy się formować w Kościele, staramy się formować w Kościele jako chrześcijanie, ale też bez naszej wiedzy jesteśmy poddawani formacji, więc warto jakby mieć tego świadomość, żebyśmy o sobie nawzajem, czyli o Kościele, nie myśleli tak, jak inni by chcieli, żebyśmy o sobie myśleli, czyli często źle po prostu. Na ile media mogą być niezależne, a na ile są na usługach elit rządzących w ramach tak zwanej politycznej poprawności? Znaczy, można powiedzieć, że wszystkie media są zależne od ich właściciela. Ponieważ tak naprawdę ten, kto jest właścicielem, no to on decyduje o obliczu mediów. On zatrudnia wydawcę, redaktora naczelnego, ten kompletuje zespół i tak dalej. Więc nie ma na świecie żadnego medium, które byłoby niezależne, no, w takim sensie czystym. Zawsze jest pytanie o właściciela. No i potem jest pytanie o motywację tego właściciela i także o kwestie jego pewnych uwikłań biznesowych, towarzyskich, politycznych i tak dalej. No bo się może okazać, że nagłaśnianie jednych spraw będzie mu niewygodne, a nagłaśnianie drugich wręcz przeciwnie, żeby na przykład wykończyć konkurenta z branży, w której on akurat prowadzi swoje inne interesy. Także tak jak mówiłem, że nie wierzę w media neutralne światopoglądowo, no to w tym samym sensie nie wierzę w media niezależne, bo nawet no media chrześcijańskie, to też trudno powiedzieć, że to są niezależne. One są zależne od właścicieli i jest pytanie, czym się ci właściciele kierują. Czy właśnie chęcią ukazywania prawdy, czy chęcią ewangelizacji, czy kierują nimi, nie wiem, pobudki biznesowe. No, no żyjemy w świecie ludzkim i ludzie mają różne motywacje, różne intencje, różne są powiązania między nimi. No i dlatego warto no, zwracać uwagę na to, nie tylko na to, kto pisze w danych mediach, ale właśnie na to, kto jest ich właścicielem, w czyich one rękach pozostają, no bo wtedy też widzimy jakby stopień ich zaangażowania właśnie po stronie prawdy, czy też niekiedy zaciemniania tej prawdy. Ja bym prosił, żeby panowie spróbowali scharakteryzować współczesne media, czyli przede wszystkim internet i Matrix w internecie na zasadzie tego, kto kreuje jak to wszystko współtworzy cała społeczność googlowska, czy w ogóle cała właśnie twitterowa, czy jeszcze jakaś inna społeczność. Czy to jest zagrożenie, szansa, jak z tego skorzystać i jak panowie oceniają sprawę ACTA i wystąpienia młodzieży w tym kontekście? To jest bardzo różnie, jeśli chodzi o internet. Na pewno jest to takie miejsce, gdzie można przeczytać coś innego niż zobaczymy w mediach głównego nurtu. Na pewno. Czy to jest prawdziwsze? Tego nie wiadomo. Tego nie możemy zweryfikować, bo z drugiej strony nie jest to jakieś miejsce, gdzie mamy samą informację pisaną przez rzetelnych publicystów, prawdziwych poszukiwaczy prawdy i tak dalej. Mamy też tam ludzi, którzy wypisują najróżniejsze szaleństwa i internet jest na pewno jakimś takim miejscem, gdzie możemy zweryfikować część informacji, które do nas docierają przez główny nurt, czyli telewizję, duże rozgłośnie
radiowe czy tego typu media. Natomiast na pewno internet wymaga ostrożności, jak każdy inny rodzaj mediów. Także ja też pewną taką ostrożność jednak do internetu mam, bym powiedział. Jeżeli chodzi o internet, to też jakby kluczowa jest sprawa właścicielska. Kto jest właścicielem różnych portali, serwisów i tak dalej. Podam taki ciekawy przykład. My w czasie kampanii wyborczej w 2005 roku znam takich ludzi, którzy zrobili 100 krytycznych wypowiedzi o Lechu Kaczyńskim i 100 krytycznych takich samych wypowiedzi o Donaldzie Tusku i wpuścili do jednego z największych portali internetowych. I na skutek działalności administratora ukazało się 96 materiałów krytycznych o Lechu Kaczyńskim i tylko 4 krytyczne o Donaldzie Tusku. Więc to pokazuje, że to nie jest taka sfera wolności, że każdy, kto chce sobie coś napisać, tam wrzuci, to będzie. Tylko, że są jacyś administratorzy tych stron, którzy też dokonują pewnej selekcji, prawda, i moderują tą dyskusję. Z tym, że z internetem jest tak, że to jest jeszcze medium, które nie do końca jest rozpoznane, opanowane, którym jeszcze się potrafią ludzie mediów dobrze posługiwać, dlatego że ono cały czas się rozwija, rozrasta, jakby wymyka spod kontroli, czego nie można powiedzieć o prasie, radiu, telewizji, bo to już są w rzeczywistości oswojone od dawna. I dlatego trudniej jest kontrolować internet. I stąd ten pomysł tego akta właśnie się wziął stąd, żeby próbować jakoś kontrolować, nałożyć kaganiec. Ale okazuje się, że ten sprzeciw internautów, okazuje się, że oni się okazali sprawni nie tylko w wirtualu, ale także w realu, to na razie jakby opóźnił te zapędy takie kontrolerskie, cenzorskie, na tą sferę cyberprzestrzeni. Zobaczymy, jak to się w dalszym ciągu będzie rozwijać. Ale jest faktem, że internet jest trudniej kontrolować niż te media tradycyjne, jak my prasę, a zwłaszcza radio i telewizję. Dlatego on też w wielu krajach przedstawia takie realne zagrożenie dla władz. Przecież są kraje, w których właściwie krytyczne głosy wobec władz mogą się ukazać tylko w internecie. Rosja, Chiny i tak dalej. Właśnie internet pozostał jedyną taką przestrzenią medialnej wolności. Dlatego też jest taka duża presja ze strony rządzących, żeby się za ten internet wziąć i nałożyć kaganiec. I widać, że tutaj nie tylko Chiny i Rosja w tym kierunku zmierzają, ale okazuje się, że także kraje tak zwanego wolnego świata, przynajmniej ich władze, też w tym kierunku zmierzają. I myślę, że w tym sensie ten protest wobec podpisania akta byłby bardzo dobry, bo on jakby zatrzymał pewien proces ograniczania wolności w internecie.